Jesteśmy w Raciborskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina. Pan Andrzej Barać, organizator wystawy, jaka tutaj ma miejsce. Ona trwa dzisiaj i jutro w godzinach od... Jutro od godziny 9 do 13.30. 13.30 jest podsumowanie, wręczenie nagród. Co można zobaczyć, z kim porozmawiać? Można tutaj zobaczyć modele kartonowe, modele plastikowe oraz działalność tutejszych modelarzy z regionu, którzy wykonują swoje modele w różnych technikach. Jest technika z masy papierowej, jest technika z mosiądzu i drewniane modele okrętów żaglowych. Z takich ciekawszych egzemplarzy, co tutaj się znajduje? Możemy zaprezentować modele z kartonu, które bardzo dokładnie imitują rzeczywisty wygląd na przykład granatu, hełmu, które wyglądają tak, jakby to były wyciągnięte z wykopaliska, ale są to... Możemy podejść, pokazać to? Proszę bardzo, tutaj mówimy o tej kolekcji. Jest to kolekcja pana Pawła Polaka, gdzie modele te wyglądają jak rzeczywiste, a w rzeczywistości są wykonane z masy papierowej. Tutaj możemy powiedzieć, że to jest też wykonane z mosiądzu. Pan Ryszard wykonywał te modele, te detale, wszystko sam, własnoręcznie. Ta maszyna parowa jest sprawna, podłączamy ją do pary i powinno zostać tak, powinno się w ruch modele, przede wszystkim kartonowe, są to modele budowli z całego świata. Między innymi mamy modele modelowe z Czech, które nam zaprezentował dwa swoje piękne zamki.